Dzień dobry Państwu, witam w programie Na Gorąco. Dziś wyjątkowo znajdujemy się w Wilczym Szańcu, by porozmawiać z naszym gościem, panem Zenonem Piotrowiczem, nadleśniczym Nadleśnictwa Srokowo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Zenonie, w okresie letnim tutaj turystów było naprawdę wiele. Spodziewaliście się takich tłumów? Tak, dotychczasowe i poprzednie lata pokazywały, że tych turystów powinno się pojawić około 200 tysięcy w roku. Dotychczas Wilczyszaniec od momentu przejęcia przez nadleśnictwo tego obiektu, czyli od końca kwietnia, odwiedziło już 250 tysięcy ludzi, czyli znacznie więcej. No, spodziewamy się, że miesiąc wrzesień i październik jeszcze przyniesie co najmniej 50 tysięcy odwiedzających, więc spodziewamy się zamknąć rok liczbą mniej więcej od 300 do 350 tysięcy turystów. To naprawdę ładna liczba. To jest bardzo duża liczba, myślę, że wyjątkowa, mieszcząca się, sportowo mówiąc, na pudle chyba w skali województwa, jeśli chodzi o turystów, ale jest to też olbrzymie wyzwanie dla nas w prowadzeniu takiego ośrodka. Mm-hmm. A co teraz Wilczyszaniec oferuje? No tak, ta oferta jest oczywiście skupiona na atrakcjach, które pozostały tu z czasów wojny. Są to ruiny dawnej wojennej kwatery Hitlera. Tylko chcielibyśmy w okresie najbliższych 2, może 3 lat zmienić pewien przekaz historyczny tego obiektu. Chcielibyśmy, aby ludzie odwiedzający nas oglądali nie tylko ruiny właśnie bunkrów i posługiwali się informacją o grubości stropu czy wytrzymałości pręta. Natomiast chcielibyśmy, żeby ludzie wiedzieli, że właśnie tutaj przez 3 lata zapadały najbardziej zbrodnicze decyzje II wojny światowej właśnie pod Kętrzynem. Więc ja bardzo często powtarzam, że była to taka nieformalna stolica III Rzeszy w czasie wojny. Ale tutaj też został otwarty wielki szlak leśny, który zakłada 8 wyznaczonych miejsc w całej Polsce. Pierwszym jednak był Wilczyszaniec. Tak, jest to inicjatywa Lasów Państwowych, żeby stworzyć pierwszy element wielkiego szlaku leśnego i ten pierwszy element został nazwany Wilczym Szlakiem i on skupia 8 obiektów w całej Polsce, które mają w zakres swojej działalności wpisanego wilka. U nas wynika to jakby z nazwy obiektu takiej historycznej. W niektórych miejscach to jest inne odniesienie do tego wilka. Drugi taki obiekt położony na Mazurach w Napromku nad leśnictwem Olsztynek to ośrodek rehabilitacji zwierzyny i między innymi właśnie wilków. I to jest jeszcze 8 różnych ośrodków. Rzeczywiście inauguracja tego wielkiego szlaku leśnego i wilczego szlaku odbyła się w Wilczym Szańcu 7 lipca. Była to dla nas ważna i doniosła uroczystość, dlatego że wiele osób odwiedziło Wilczyszaniec. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, wojewoda, marszałek województwa, więc spora grupa ludzi, ale była to właśnie okazja do zaprezentowania obiektu, tego co do tej pory udało nam się przez 3 miesiące zrobić, ale również do tego co chcielibyśmy w przyszłości pokazać tutaj turystom. Dużo się już zmieniło, ale czy trwają, czy będą jeszcze jakieś kolejne prace? No dziękuję za to, że ktoś z zewnątrz zauważa te zmiany. Pomimo bardzo krótkiego czasu kilka elementów udało nam się zmienić. Myślę, że te najbardziej zauważalne to poprawa jakiejś takiej estetyki tego miejsca, przyjazności dla turysty, bezpieczeństwa na obiekcie również. Nasze plany są bardzo ambitne i prawdopodobnie będziemy je realizowali przez najbliższe lata, a te główne przez najbliższe 2-3 lata. Zamierzamy ośrodek bardzo rozwinąć przy udziale chyba też niemałych środków pochodzących z Lasów Państwowych głównie. Mhm. Tutaj też się spotykamy dlatego, bo są warsztaty już 7 rzeźbiarskie. Jakich gości tutaj mamy?
Tak, to jest cykliczna impreza, którą od 7 lat organizujemy zawsze we wrześniu każdego roku. Po raz pierwszy organizujemy ją w Wilczym Szańcu. Dotychczas odbywały się przy nadleśnictwie w Srokowie. Wiążemy to również z tym, że artyści rzeźbiarze, których gościmy w tym roku 10 z Europy, w większości to są Polacy, ale jest również artysta z Białorusi i z Niemiec, wiążemy ich jakby działalność artystyczną z historią tego miejsca, z Wilczego Szańca. Pomysłem moim jest to, by stworzyć pewną inscenizację historyczną pewnego miejsca, które było do tej pory zapomniane w Wilczym Szańcu. I to jest taki element Polski w Wilczym Szańcu. Chodzi o upamiętnienie saperów, którzy pracowali tutaj zaraz po wojnie i kilku z nich również zginęło w tym miejscu, rozminowując ten obszar. Istniała tu tablica pamiątkowa, istnieje do dzisiaj dla tych saperów. Chcielibyśmy stworzyć pewną atrakcję taką historyczną, pewną dioramę historyczną, wykorzystując rzeźby saperów, które właśnie w tej chwili powstają za tym budynkiem. Ten plener rzeźbiarski jest międzynarodowy, ale zastanawia mnie właściwie, na jakim poziomie są uczestnicy, bo to raczej są zaawansowani rzeźbiarze. No tak, co ciekawe, jest to rzeźbienie pilarką spalinową i narzędziami mechanicznymi. Są to ludzie, chyba można powiedzieć śmiało, że to są ludzie, którzy profesjonalnie bardzo do tego podchodzą, bo oni większość swojego czasu rocznego spędzają na plenerach rzeźbiarskich w różnych rejonach Europy, więc idzie im to bardzo sprawnie i oni w ciągu 2, 3, 4 dni potrafią z dosyć dużego pnia drzewa wyczarować coś naprawdę pięknego. Nasi rzeźbiarze przebywają u nas przez cały tydzień, więc myślę, że 10 nowych rzeźb, dzieł, które pozostaną właśnie w Wilczym Szańcu, pozostanie takim namacalnym śladem ich działalności. A teraz troszeczkę prywatnie chciałabym pana podpytać. Jest pan zadowolony ze swojej pracy? Jest to trudna praca? No tak, jestem zadowolony i zdecydowanie, gdybym miał dzisiaj wybierać jeszcze raz zawód, gdyby mnie czas cofnął o 40 lat czy 30 kilka, to na pewno chciałbym zostać ponownie leśnikiem. Jestem zadowolony ze swojej pracy, aczkolwiek nie dlatego, że jest to praca łatwa, lekka i przyjemna. Jest wiele wyzwań w tej pracy. Prowadzenie w moim wypadku firmy, w której zatrudniamy kilkadziesiąt osób i drugie tyle firm usługowych, więc jest to spora rzesza ludzi do opanowania. To jest 18 tysięcy hektarów lasu położonego między granicą z obwodem kaliningradzkim, a prawie pod Mrągowo Sterławki i Sempopol, więc olbrzymi obszar. Jest to majątek Skarbu Państwa, o który leśnik dba. Do tego jest to majątek żywy, czyli jest to las i zadaniem leśnika jest właśnie to, żeby ten las utrzymywać, żeby był w jak najlepszej kondycji, żeby był schronieniem dla przyrody również, ale jest też oczekiwanie ludzi, żeby ten las był wielofunkcyjny, ale również w części użytkowy. Każdy z nas pisze na papierze, każdy chce mieć więźbę dachową drewnianą, drewniane meble i tak dalej, więc po części ten las spełnia również rolę produkcyjną. A znajduje pan czas na jakieś hobby? Oczywiście, że znajduję, chociaż tego czasu niestety mam coraz mniej, między innymi przez to, że prowadzimy Wilczy Szaniec od kilku miesięcy, ale moje hobby są troszeczkę, albo i nie troszeczkę, związane z lasem, bo ja bardzo chętnie wyjeżdżam do lasu również poza godzinami pracy i albo traktuję ten las łowiecko, bo jestem myśliwym, ale również często wyjeżdżam w ten teren z aparatem fotograficznym i prawdę mówiąc, ostatnio więcej satysfakcji, zadowolenia dają mi dobre zdjęcia niż polowanie. O,
No i właśnie chciałam o to podpytać, bo właśnie zawód leśniczego to bardzo dobrze można sobie wykorzystać. O poranku piękny śpiew ptaków, wolno biegające sarenki, no idealne miejsce i czas do robienia zdjęć. No tak, rzeczywiście bardzo często jakby bytność w lesie wykorzystuję do robienia zdjęć, czy jestem w godzinach służbowych, czy nie. Trzeba stosować pewną zasadę, trzeba mieć zawsze przy sobie aparat i najlepszy aparat to jest ten, który się ma. Nie zawsze w lesie jest tak pięknie, jak pani mówi, że są sarenki i piękny wschód słońca. To jest praca w terenie, to jest praca związana z tym, że w zimę jest minus 30, a w lato jest plus 30 i są komary, kleszcze i błoto bardzo często, więc no, praca terenowa wymaga takiego poświęcenia czasami i no, niektórzy mówią o pewnym powołaniu wręcz do takiego zawodu. Myślę, że leśnik należy do grupy takich zawodów, kiedy trzeba się czuć, tak? Bo to nie jest praca przy biurku, przy komputerze. Dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. To był program Na Gorąco, a naszym gościem był pan Zenon Piotrowicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo. Do zobaczenia.